Panie Falk. Zna pan moją klientkę, Samantę Koch? Czy to prawda, że pana związek z moją klientką jest związkiem całkowicie platonicznym? Sprzeciw! Wysoki sądzie? Tak. Wobec siebie. Chciałbym inaczej sformułować pytanie. A nie fakt. Czy mam rację, mówiąc, że pana związek z moją klientką jest związkiem całkowicie zawodowym? Sprzeciw! Wysoki sądzie, wnoszę o wykreślenie tego z protokołu. Dziękuję. Panie Falk! Czy pana związek z moją klientką jest związkiem czysto platonicznym? Nie! Czy pana związek jest... przypadkiem wy nie... Rukaliście się przy każdej okazji, prawda? Dbały się! Robiłeś się dobrze. Pieprzyliście się jak króliki. Nadziewałeś się jak świątecznego indyka! Nie mam więcej pytań. Nie mam więcej świadków. Pani nie rozumie. Ja nie mogę kłamać. Ja nie mogę kłamać do kwadrans po drugiej dziś wieczór. Wzywam na świadka Samantę Koch. Czy to pani dowód prawa jazdy? Tu jest napisane. Kolor włosów blond. Czy to prawda? Jeśli pani zapomniała, to może pan fakt będzie pamiętał. Możemy to sprawdzić. Brunetka. Brunetka. No dobrze. Dalej. Waga. 45 kilo. Tak. Chyba bez biustu. Sprzeciw? Nie dziwię się! Szuja! 55 kilo. Jest tu również napisane, że urodziła się pani w 64. Ale to również nie jest prawda. Co? Co? Proszę przeczytać. Jaka tam winie jedna ta urodzenia? 65? 65! No spróbujmy to wyjaśnić! Skłamała więc pani, podając się za starszą niż pani jest? Z jakiego powodu kobieta może zrobić coś takiego? Moja klientka skłamała, gdy wychodziła za mąż, miała 17 lat, a więc była niepełnoletnia. A niepełnoletni w stanie Kalifornia nie mogą podejmować czynności prawnych bez zgody rodziców. Dotyczy to również? Intercyzy. Ten kontrakt jest nieważny. Nie ma znaczenia, ile razy moja klientka była ruchana w dupę. Stosuje się prawo o podziale majątku. Należy się jej połowa majątku, czyli 11 395 tysięcy dolarów. W gotówce. W akcji Michael Jordan. Kosz. Koniec gry. Nie mam nic do dodania, wysoki sądzie.